Nie łatwo się ułożyć. Hej. Hej. Tak, pomyślałyśmy, że coś dla was nagramy, bo rzadko mamy chwilę. I rzadko dobra, jesteśmy rzadko się zdarza, razem, tak no. Sobie leżymy. Rzadko. No. To właśnie tyle. No. To pa. Fajnie jest, łatwo się ułożyć. Słuchajcie, mamy taki pewien pomysł. Ja nigdy tego wcześniej nie robiłam. Nasza przerwa nadal trwa. Nasza przerwa nadal trwa. I pomyślałyśmy, że może chcecie nam zadać jakieś pytania. Także zadawajcie pytania. I jak będzie chwila, to na jakieś odpowiedzi. Odpowiemy. Nie wiem, o kogo chodzi, ale bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I my też się nie możemy doczekać drugiego sezonu i będzie się działo. I to możemy wam zagwarantować. My również pozdrawiamy Ukrainę. To bardzo fajne pytanie i chętnie na nie odpowiemy. Nie spodziewałyśmy się. Kompletnie. Zaczęło się od etiudy i myślałyśmy, że na tym to się skończy. I tak naprawdę każdy kolejny etap tej przygody był prezentem i niespodziewanym. Tak. Kolejny sezon kontroli będzie dostępny tylko na playerze. Zachęcamy do oglądania. Привет, меня зовут Ewelina. Это моя подруга Ada. My люблю тебя. Z tego co wiemy, to na playerze zawsze są napisy. Tak. Znaczy jest możliwość. Jest taka możliwość. Także tak. No to jest właśnie na przykład bardzo ciekawe pytanie, bo tak jest. Wydaje mi się, że jak się już z kimś gra takie rzeczy różne, trudne i jakieś głębokie uczucia, to, no to nie pozostaje to bez znaczenia i ja czuję się jakoś... I później w przerwach leżymy. Nie jesteśmy w tym najlepsze i nie wiemy, dlaczego nam po jednej przerywa. W każdym razie, no... Tak, no na pewno nas to zbliżyło i dlatego później w przerwach tak leżymy przytulone i jest fajnie i bardzo się lubimy i też to, że tak się lubimy prywatnie bardzo nam pomaga później na planie. Tak. We love you Brazil too! Poznałyśmy się przy okazji kontroli. I to było już chyba prawie 4 lata temu, także znamy się 4 lata, a przez 4 lata można się trochę poznać i poznać. Tak. Najtrudniejsze to chyba te, które my już nagrałyśmy, a o których wy jeszcze nie wiecie. Love you too! Tak, ja mam takie coś, że umiem tak. Ja chyba też umiem. Nie. To nie jest to samo. Chodzi o mnie, to mały dom w lesie, cisza, spokój, najbliższa osoba. I tak, a ty? Ja też tak, albo też yoga i medytacja. Ale natura przede wszystkim też. Tak. Ada właśnie poszła siku i przechwyciła mi telefon. Yes, of course we can speak English sometimes. If you have any questions, just write them and we will try to answer in English. Tak! Tak, odczuwamy ją, ale zazwyczaj to jest tak, że po prostu wchodzimy na scenę, robimy scenę i tam jest ta chemia, ale to się jakby samo dzieje, my nie mamy na to... W sensie nie mamy sposobu, to nie wiadomo. Panie, wiesz? Słuchajcie, ja przekazuję w najlepsze ręce telefon, także przekazuję do Eweliny, piszcie dalej pytania, ona będzie odpowiadać, jak wrócę, to ja będę odpowiadać. Obiecuję, że przekażę pytanie. Mleko. Chyba, że owsiane płatki, to wtedy płatki. This year. December. Słuchajcie, dziewczyny tutaj się śmieją, bo ja już nagrywam to po raz kolejny. Nie wiem, co się dzieje z Instagramem, ale ciągle przycina. W każdym razie wspominam bardzo dobrze. Każda rola to nowa przygoda i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Jeśli o mnie chodzi, to będziecie mogli oglądać mnie 13 października już na Netflixie. W Hiacyncie, także zapraszam. Miałam tam okazję wcielić się w Halinkę. Myślę, że to fajny film i bardzo wam polecam. Natomiast jeśli chodzi o Ewelinkę, to... W listopadzie gram Kino Moralnego Niepokoju w Nowym Teatrze, a w przyszłym roku, jak pokochałam gangstera na Netflixie, też tam będę.
Bardzo nam miło. My też bardzo cieszymy się, że możemy robić ten projekt i ja osobiście uważam, że to bardzo ważny projekt. Nie wiem, co Ewelina na to? Tak, ja też tak uważam, też to czuję, jest ekstra i super, że jesteście z nami. Słuchajcie, jest godzina 23 prawie, a my właśnie jemy obiad. Tak, to jest Natasza, nasza reżyserka, operator. Cześć, cześć, to ja. No i tak jemy sobie obiad.